ponad 6 miesięcy temu w naszym testowym samochodzie zamontowaliśmy urządzenie EcoDrive Advisor warszawskiej firmy Quasar Electronics. Celem tego montażu było sprawdzenie, czy będziemy w stanie zużywać mniej paliwa niż dotychczas. Bowiem EcoDrive Advisor jest to rozwiązanie, które uczy kierowców, jak jeździć ekonomicznie. EcoDrive Advisor na bieżąco komunikuje się z kierowcą, informując go o tym, czy ma wbity odpowiedni bieg, czy obroty nie są zbyt wysokie względem zdefiniowanych, czy prędkość, którą porusza się, nie jest zbyt wysoka względem tej zdefiniowanej i wreszcie, czy pedał gazu nie został zbyt głęboko lub zbyt mocno wciśnięty, choćby jak teraz. Rozwiązanie to może być także zintegrowane z systemem telematycznym i na bieżąco raportować do systemu teleinformatycznego dane o tym, jak kierowca użytkuje swój pojazd. Dane te oczywiście potem łączone są z innymi danymi ściąganymi choćby z szyny kan samochodu, takimi jak obroty, prędkość, zużycie paliwa, ale również z GPS-u. Także można zobrazować profil kierowcy na trasie, którą pokonał i zorientować się, obejrzeć, w jaki sposób jeździ po mieście i w jaki sposób jeździ choćby po autostradach. I wyższy bieg, zgodnie z zaleceniami naszego asystenta. I jeszcze wyżej. Zbyt głęboko wciśnięty pedał przyspieszenia. Odpuściłem, jest lepiej. Dalej zbyt głęboko wciskam pedał przyspieszenia. Wszystkie parametry brzegowe, takie jak prędkości na danych biegach, obroty czy prędkość maksymalna, zdefiniowane są w pliku konfiguracyjnym, przygotowywanym każdorazowo dla każdego modelu samochodu. Tak, żeby wartości te były optymalne dla auta, jak również dla kierowcy. Możemy rozdzielić kierowców, którzy więcej jeżdżą w trasie lub więcej jeżdżą w mieście i zbudować dla nich odpowiedni, optymalny profil. 8000 km i około 0,4 litra na 100 km oszczędności to bardzo dobry wynik. Biorąc pod uwagę, że my i tak tym samochodem staraliśmy się zawsze jeździć zgodnie z zasadami EcoDrivingu, przy szybkich kierowcach wynik może być znacznie lepszy, nawet przekraczający 20%.